Robercie, byliście przygotowani na tak ciężkie warunki, które postawił wam Górnik? Byliśmy od początku, wiedzieliśmy, że to jest dobry zespół. Zresztą oni pokazali w poprzednim meczu, pomimo przegrywania 3-0 z Odrą, mieli dużo sytuacji. W tym meczu też pokazali, że bardzo dobrze grają. My przede wszystkim jesteśmy załamani, ponieważ chcieliśmy zakończyć dobrze tą rundę. No nic, zremisowaliśmy. No, lepiej jeden punkt niż przegrana, ale jednak nie jesteśmy zbytnio zadowoleni. No właśnie, w jakiej kategorii traktujecie ten punkt? Wiadomo, w tej lidze każdy punkt trzeba szanować, ale uważam, że graliśmy u siebie i powinniśmy wygrać ten mecz. Jednak patrząc w przebiegu meczu, to remis chyba zasłużony. Ostatnie spotkanie, teraz czas na roztrenowanie. W jakich humorach przystępujecie na tą przerwę świąteczną? No powiem szczerze, że te pół roku było naprawdę zwariowane. Początek był dramatyczny, później się jakoś odbiliśmy, był to 9. mecz, który nie przegraliśmy. No nic, musimy pojechać do domu, spędzić czas z rodziną. Przyjedziemy tutaj na pewno naładowani, trzeba dobrze zimę przepracować i walczyć dalej, głowa do góry. No właśnie, co myślisz na temat tak długiej przerwy? Czy jest to dla was korzystne, czy może chcielibyście trochę szybciej wrócić na boisko? Znaczy, uważam, że żaden piłkarz nie lubi takiej długiej przerwy, ponieważ wrócimy w styczniu i te 2 miesiące trzeba trenować. Lepiej, gdybyśmy grali szybciej te mecze ligowe. No ale jest jak jest, nie narzekamy. Będziemy na pewno ciężko pracować i musimy wrócić silniejsi, jeśli chcemy coś osiągnąć. Dzięki śliczne i dobrego odpoczynku. Dziękuję bardzo.